Cześć, nie wiem jak Wam, ale mi podkłady mineralne kojarzą się z latem, dlatego że są one lżejsze dla skóry, bardziej naturalne. Oczywiście są różne, są takie czyste minerały, są takie minerały drogeryjno-perfumeryjne, które są nie do końca samymi minerałami. Ja dzisiaj chciałabym przetestować produkt tej firmy, czyli Annabelle Minerals. To jest podkład w kolorze Golden Fair. I on ma mieć wykończenie radiant, czyli takie rozświetlające. Kupiłam go w Hebe. Przyznaję, że mam na oku jeszcze jeden produkt, albo nawet dwa produkty mineralne innej marki, ale czekam, czy mi się w ogóle uda je kupić, więc zaczniemy dzisiaj testować minerały od tej marki. Jeszcze raz, to jest kolor Golden Fair, czyli jasny. Był dość duży wybór kolorów. Ja będę go nakładać krótkim, zbitym pędzlem, to jest Glam Brush T101. Na buzi mam krem z filtrem, który będzie mi tu stanowić bazę. No dobra, już widzimy, że jest on złoty. Aha, i ja wiem, że są na przykład osoby, które uważają, że taki podkład powinno się nakładać na dedykowaną bazę. Są też, były takie systemy z Bare Minerals, że była baza, podkład jako ten kolor i następnie jeszcze puder ostateczny taki wykańczający. Ale powiem Wam, że ja chciałabym dzisiaj spróbować tego pudru jako zamiennika podkładu, zamiennika klasycznego pudru kryjącego właśnie teraz na sezon letni. Tu mi się coś chyba łuszczy, zaraz zobaczę. Powiem szczerze, spodziewałam się, że będzie bardziej krył. Ja wiem, że z minerałami jest też tak, że im dłużej my pracujemy, kręcimy tym pędzlem, tym on powinien mocniej kryć. Zaraz zobaczymy. No, ten kolor jest dość żółty, też nie ma co ukrywać. Później sobie jeszcze właśnie rozpracuję szyję. Nie wiem, powiem, że mam na razie mam takie dość mieszane uczucia. Chętnie oczywiście poczytam w komentarzach, jakiej marki wy minerałów używacie, jeżeli używacie. No nie wiem, myślałam, że on będzie mocniej krył. Pamiętam jakieś takie minerały właśnie nie stuprocentowo mineralne, pudry mineralne, jak była kiedyś bardzo duża moda. Między innymi miała Sephora swojej marki. I tamte pamiętam, że nakryły bardzo mocno. Tu to krycie jest takie no co najmniej bardzo, bardzo średnie. Nie wiem, wydaje mi się też, że akurat może to jest wina tego kremu z filtrem, może miałam coś innego zastosować, a że nakłada się, widzicie, nierówno, że tu, gdzie miałam bardziej wilgotny, świeciłam się do tego kremu, tu się przykleił. Jakby no, ze względów takich, wiecie, technicznych, to jest chyba normalne. Odcień ogólnie jest ładny, jeżeli ktoś ma ciepłą karnację. U mnie on jest trochę za żółty. I co jeszcze, to podoba mi się wykończenie, bo faktycznie jest ono takie lekko połyskujące, no ale nie zakrył kompletnie tutaj nic. Tu mam taki pieprzyk i plamkę, to nie zakryte. To nie zakryte kompletnie. No i nad ustami ten mój wąs też nie zakryty. Słuchajcie, nałożyłam klasyczny korektor, czyli wiecie, w formie płynu pod oczy. To jest Hourglass Vanish, kolor, nie wiem, koton chyba. I wydaje mi się, że wygląda to bardzo ładnie. Bardzo ładnie się wtopił ten klasyczny korektor właśnie w mineralny podkład. Ten mineralny podkład daje ładne, średnie krycie. Faktycznie trzeba go wpracować. Możemy go nakładać tymi kolistymi rochami albo ewentualnie wklepać. Jak sobie trochę tutaj z nim popracowałam, to wszystko zaczęło coraz lepiej wyglądać. Właśnie on przy dłuższej pracy na skórze wygląda coraz lepiej. Ma bardzo ładne, świetliste wykończenie. Ja absolutnie nie będę już tego w żaden sposób utrwalać. Utrwala tylko obszar pod oczami. I co? Jest przed godziną 12, zobaczymy się późno wieczorem, żeby zobaczyć, jak on wygląda. Faktycznie te odcienie golden, one są takie żółte, takie no opalone. Natomiast nie jest żadnym problemem, wiecie, rozprowadzenie go niżej na szyję, to jest bardzo łatwe. Też przy pudrach mineralnych
przy podkładach mineralnych fajne jest to, że możemy ten stopień krycia budować, wiecie, omieść tylko szyję, na przykład mocniej nałożyć na twarz, miejscami go dołożyć. Podoba mi się w tej chwili, faktycznie potrzebuję kilku chwil, żeby tak, wiecie, zapracować i dać efekt. Jest bardzo rozświetlający, na razie jestem bardzo na tak. Ciekawy mi też szczerze, jak on by wyglądał jako puder na wierzch podkładu. Ale dzisiaj go testujemy w formie podkładu, także ja wykańczam twarz, wskakuję w film z makijażem i do Was wracam. Słuchajcie, zrobiłam makijaż całej twarzy i co? Powiem Wam tak, że jeżeli lubicie mocno rozświetlone wykończenie, takie na przykład jak daje puder Laury Mercier Ten Glow, albo w ogóle takie mocno rozświetlone wykończenie całej cery, nie tylko szczytów kości, to będziecie tym pudrem zachwycone. I tak jak mówiłam, ciekawi mnie, jak będzie się spisywał jako puder wykańczający na podkład, bo skupcie się głównie tutaj na tej części. Zobaczcie, jak mi się mocno świeci czoło i tutaj wszystko. To jest oczywiście rozświetlacz, ale całe czoło, cała twarz wygląda jak pokryta czymś, no takim mocno odbijającym światło. Jak się tak mega hiper bardzo przyglądam miejscami, to mam wrażenie, że no jest widać taką minimalną perełkę w tym podkładzie, że jakby, no ale coś tu się musi świecić fizycznie, wiecie, to nie ma cudów, także jest też ten kolor złoty, więc wydaje mi się, że teraz na taki sezon letni jest fajny, tym bardziej jak złapiecie jakąś lekką opaleniznę, to bardzo ładnie to wygląda, też właśnie do takich makijaży neutralnych, brązowych, złotych. Nie powchodził w żadne zmarszczki. No ładnie mi się to podoba bardzo, zobaczcie. Mi podoba się to bardzo. Zobaczymy po prostu wieczorem, jak to się utrzyma. A ten makijaż nagrywałam, więc on się też powinien pojawić na kanale. Testujemy jeszcze dzisiaj, no, tuż od Anastazji, więc jakby to przy aplikacji, co się z nim działo, to mówię Wam w filmie z makijażem, a w tym filmie w podsumowaniu powiem Wam, jak on się utrzymał, czy się nie odbił i tak dalej. Więc do zobaczenia wieczorem. Dobry wieczorek! Jest dobrze po 22. Słuchajcie, mam po prostu dużo Wam do powiedzenia dzisiaj a propos tego podkładu i w zasadzie samych dobrych rzeczy. Po pierwsze, on jak na, jakby od początku. Pierwszy moment, jak ja to kupowałam w Hebe, to pomyślałam sobie, że o, wypróbuję minerały i pamiętałam minerały właśnie, tak jak Wam mówiłam, z którymi miałam kontakt lata temu i one mi się zawsze kojarzyły z bardzo mocnym kryciem, z tym, że są delikatne, dobre dla skóry i że mają, są lekkie i bardzo mocno kryją. Z tym mi się kojarzyły. Więc jak zaczęłam go dzisiaj rano nakładać i on był raczej średnio kryjący, to pomyślałam sobie, nie, no coś tutaj nie gra, bo pomyślałam sobie, nie, no coś tu nie gra, bo miałam tak, wiecie, zakotwiczony w głowie fakt, że minerały mocno kryją. W międzyczasie, jak się malowałam rano, to wyszukałam sobie film jakiejś dziewczyny na YouTubie, która jest, tak jak powiedziała, fanką tych podkładów, co prawda ona używa chyba matującego czy kryjącego i właśnie mówiła, że ten jest raczej średnio kryjący, więc już się, że tak powiem, nawróciłam, wiedziałam, co mam, że muszę przestawić swoje myślenie. To, co mi się spodobało, że kiedy go skończyłam aplikować po paru minutach, to on jakby faktycznie tak się stopił z tą cerą, zaczął bardzo ładnie kryć, no i było przepiękne rozświetlenie. Jestem ogromną fanką rozświetlenia, więc to był duży, duży plus. Jak nakładałam makijaż, to bardzo dobrze on tutaj współgrał z korektorem, ale w ciągu dnia, dzisiaj było ponad 30 stopni, jak się spociłam, to tu mi się, widzicie, porobiły takie dziurki w tym korektorze. Czyli jakby on tutaj się przestał dogadywać z tym podkładem, ja to pocieram i to po prostu zrobiło dziury i teraz robi jeszcze gorsze. Tu wszędzie, jak widzicie, świecę się bardzo już mocno, to już nie jest taki kontrolowany błysk, że to wygląda ładnie, tylko gdzieś tutaj broda, te okolice świecą się mocno. Niemniej nie ma jakichś specjalnych ubytków samych w makijażu, żeby gdzieś było jakieś dziury, widać, że jest jaśniejsze. Ten kolor golden też, tak jak wspominałam, to nie jest taki idealny kolor dla mnie na teraz, bo on jest taki dość żółtawy, więc trzeba go nałożyć dość sporo, ja go muszę też na szyję ściągnąć. Nie powchodził nigdzie w linie mimiczne, ładnie zmiękł i co też jest takie dla mnie trochę, no nietypowe, ale raczej pozytywne, to, że ja mam teraz takie poczucie, że ja miałam cały dzień na buzi podkład, zwykły, klasyczny w płynie, a nie mineralny. To znaczy, mówię to w takim sensie, jak on teraz wygląda, że ja bym nie posądziła, że to jest rozświetlający, raczej lekki, sypki podkład mineralny, tylko myślałabym, że to był klasyczny podkład.
Więc to duży plus. Bardzo mnie ciekawi to, co już o czymś mówiłam kilka razy, jak on będzie się spisywał jako utrwalenie podkładu. Czyli na klasyczny podkład cienką warstwą. Jeśli macie jakieś doświadczenie, to piszcie. Kolejną teraz rzecz, którą wypróbuję, bardzo fajnie się na tym konturowało i wszystko. Rzecz, którą teraz wypróbuję, to biorę ten pędzel, którym go rano nakładałam, wcisnę troszeczkę pudru i zobaczę, czy da się to jakoś poprawić. Mam wrażenie, ale to mówię wrażenie i musiałabym może dłużej go poużywać, że on troszkę ściemniał. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe przy minerałach. Ta dziewczyna właśnie, której filmik oglądałam, jak mi się uda to znaleźć, to wam na dole zostawię link, bo tak nie chcę korzystać z czyjegoś doświadczenia i nie podawać, kto to mówiła, że ona właśnie lubi wciskać te podkłady mineralne na sucho. One faktycznie bardzo wygładzają skórę. Jak spojrzycie na moje czoło w tej chwili, no moje czoło teraz z bliska wygląda po prostu jak po Photoshopie, także bardzo te podkłady na pewno wygładzają. Ona też mówiła, że firma Annabelle Minerals ma jakąś bazę. Słuchajcie, to się dało poprawić te dziurki, w miarę to wygląda. Że firma Annabelle Minerals ma właśnie jakieś jakąś swoją bazę, która ponoć ładnie wygładza i sprawia, że buzia wygląda niemal na idealną. Czy ten dzień mnie zachęcił do stosowania minerałów? Bardzo. A dlaczego? A dlatego, że ja w ogóle nie czułam, że mam makijaż na twarzy przez cały dzień mimo takiego upału. Dlatego, że on nie stracił na swoim wyglądzie po tylu godzinach w takim upale. A jeszcze też miałam w ogóle ochlapaną twarz tutaj na dole od wody, bo było dzisiaj gorąco, po prostu pływałam i wiecie, nosiłam szczytu się moczy, a nie ma w ogóle po tym śladu. Nie zmywałam makijażu, bo robiłam dla was test, tak jakby się ktoś zdziwił. A druga rzecz to, że on ma absolutnie piękne, rozświetlające wykończenie. Jeśli zaprzyjaźnię się z nim tak bardzo, jak mi się wydaje, to chyba nawet za jakiś czas, jak będę w Hebe, kupię sobie inne wersje kolorystyczne, bo właśnie ta dziewczyna opowiada i pokazuje różne kolory. Ten jest rozświetlający, jeszcze raz Golden Fair, a ona mówiła, że jest chyba Sunny, jeśli dobrze kojarzę, który jest taki właśnie słowiański. Także bardzo mnie to zaintrygowało. Druga rzecz, którą jeszcze przy okazji dzisiaj testujemy i o czym mówiłam właśnie w filmie z tym makijażem, to tuż do rzęs Anastasia Beverly Hills. On się nazywa Lash Brag, czyli ten tutaj. No słuchajcie, w zasadzie wygląda tak samo jak po nałożeniu, czyli mocno rozczesane rzęsy, wydłużone, co jest dla mnie bardzo zaskakujące, kompletnie się nie osypał na dole. Nie osypał, przez co się też nie rozmazał, po prostu nie ma go pod okiem. I tym jestem bardzo zaskoczona, bo byłam pewna, że po prostu to się nie może udać. Także tak, to wszystko na dzisiaj. Napiszcie mi, czy miałyście produkty Annabelle Minerals. Jeżeli tak, to jakie polecacie, jakich kolorów używacie? A jeżeli używałyście na przykład innych minerałów, Arbonne, dobrze ja mówię? Jest taka marka, tylko dostępna chyba tylko przez konsultantki. Słyszałam, że ma genialne produkty, więc jeśli wy używacie innych minerałów, to ja czekam na informacje od was, bo powiem wam, że dla mnie na sezon letni zachęcające. Ja i tak bardziej lubię płynne podkłady, bo ja lubię sam proces po prostu nakładania, tapetowania się i tak dalej. Natomiast na lato, dzięki temu absolutnie świetlistemu wykończeniu, jak najbardziej jestem na tak. Do następnego razu.